słoneczna Italia była motywem przewodnim tegorocznej edycji Dni Barwic. Odbywająca się pod nazwą Koncertowy Dzień Barwic impreza rozpoczęła się od przybycia na teren lokalnego parku zabytkowych samochodów uczestniczących w 7. Dixie Ride Oldsmobile. Poza możliwością podziwiania przepięknie odrestaurowanych weteranów szos, na miejscowej scenie na żywo mogliśmy posłuchać także stylowej muzyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego zaprezentowanej przez zespół Dixie Band. W dalszej części wydarzenia sceną, a także terenem przednią zawładnęli lokalni artyści. Swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowali m.in. podopieczni Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, zespół Takie Nie Inne oraz członkowie chóru Chwytaj Dzień. Na gości czekały również liczne atrakcje na terenie wokoło z obowiązkowymi dmuchańcami na czele. Największym powodzeniem najmłodszych cieszył się jednak świeżo oddany do użytku centralny plac zabaw, który robił wrażenie nawet na dorosłych. Thank you.
Pierwszymi gwiazdami wieczoru był duet Halina Benedyk i Marco Antonelli, którzy wykonywali utwory zarówno w parze, jak i osobno. We dwoje, wspólnie z publicznością, wyśpiewali największe przeboje Italo Disco. Solo mogliśmy usłyszeć m.in. Nie płacz, kiedy odjadę, śpiewane przez Włocha, zaś Polka przypomniała swój największy hit Mamy po 20 lat, uhonorowany nagrodą na festiwalu w Opolu w 1987 roku. Model wita nas i płynie czas, gdy tuleni twarzą twarz. Mamy po 20 lat własną miłość, własny świat. Prywatne chmury i ślany dół. Siamo molto contenti di aver cantato qui a Barvise. Siamo a Barvise, qua un posto bellissimo, e un pubblico eccezionale. Noi siamo rimasti veramente contenti di cuore. Veramente. Z całego serca jest przeszczęśliwy, że śpiewaliśmy dzisiaj tu w Barwicach, że publiczność była fantastyczna. Bardzo. Była bardzo gorąca, bo tak było. Okazuje się, że w Barwicach publiczność kocha piosenkę włoską, z czego my oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Mi piace la Polonia. Tantissima. Per me è la seconda casa. Io quando sto qua è come se stessi a casa mia. Marco mówi, że Polska jest dla niego jak drugi dom i że on się tu czuje po prostu świetnie. Sono 40 anni che vengo qua. 40 lati hai tu. No bo on liczy 84 rok, od 84 roku przyjeżdża do Polski. Także on zapamiętał świetnie wszystko. No. No i no po prostu jest fantastycznie. No dobrze się czuję. Oj, to jest pytanie, które słyszę wiele razy. Czy ktoś dał na to pytanie konkretną odpowiedź? Chyba nie. Za wiele rzeczy kochamy. Za ich kulturę, ich ciepło, ich język. On pięknie brzmi w piosenkach, prawda? No dzisiaj jak patrzę w oczy publiczności, to te kobiety są tak uśmiechnięte, są absolutnie przyjmują wszystko, co śpiewamy, więc no, czy one się zastanawiają, dlaczego kochają? Nie wiem, piosenki są melodyjne, mają świetne teksty, im prościej, tym lepiej. Dużo pięknych rzeczy, dużo. Ja też czuję się tam fantastycznie. Zresztą jak odwiedzam Włochy i jestem blisko rodziny Marco, to jest mi tam po prostu dobrze, czuję się fantastycznie, a Neapol jest, no, jest wyjątkowy, jest słodki, no, jest, wszystko mi tam pasuje, tam jest dużo wolności, no i myślę, że ta wolność smakuje najlepiej. Nie mogło zabraknąć oczywiście największego przeboju polsko-włoskiego duetu, czyli utworu Frontiera, który zapewnił im trzecie miejsce na festiwalu w Sopocie w roku 1984. Gdzieś daleko, za górami, młodość moja pod śniegami, z czystym sercem dziś wyruszam, żeby znaleźć miłość swą. Do Pustaria, ta bambina.
storia, il tuo pianto e il pianto mio, ti amerò sempre di più. Historia, dlatego że po 26 latach niewidzenia się, czyli po Sopocie graliśmy razem około 2 lat i potem Marko zakochał się, został w Neapolu, ja miałam tutaj swoje życie w Polsce, swoje śpiewanie, swoją rodzinę i tak naprawdę kompletnie nie widzieliśmy się 26 lat. I spotkaliśmy się w internecie. Mój fan napisał do mnie, że pod moim filmem, w którym śpiewam Frontierę po polsku, ktoś napisał, że on jest Marko, że może go pamiętam z Sopotu i że jeśli chce kontakt, a śpiewasz Frontierę, ludzie nas pamiętają, to proszę o kontakt. I tam był numer telefonu. No i ja tam zadzwoniłam jeszcze tego samego wieczoru i się okazało, że poznałam ten głos. I po tygodniu Marko był w Polsce, a ponieważ jesteśmy już dojrzałymi ludźmi, stwierdziliśmy, że koniecznie musimy nagrać płytę, bo nam się ta płyta należy i naszej publiczności, i ludziom, którzy nas wtedy w Sopocie zobaczyli, pokochali. Pierwsza była Frontiera, tak tytułowaliśmy ją, dlatego że ta pierwsza piosenka nasza taki nosiła tytuł, a po kilku latach nagraliśmy jeszcze piosenki Przeboje włoskie w naszym wykonaniu, bo to są rzeczy, które są bardzo dobrze przyjmowane przez naszych fanów, dlatego nagraliśmy dla nich tę płytę z przebojami. Ona wyszła 2 lata temu, także mamy jeszcze piosenki z hitami i autorską piosenkę Solo Noi, czyli Tylko My, i tak się nazywa też ta druga nasza płyta, więc mamy już 2 dzieci. No i jest fantastycznie. To jest szalony taniec teraz, Marco. Ma dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente ci mortifica ogni giorno per la mano che fa niente, che non tenono coscienza e non tenono rispetto, come fa una figlia suona quando sera l'intolietta. L'indoietta, l'indoietta, quando è a sera l'indoietta, 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 quando è a sera l'indoietta. Ui, cosa vuole fare? Mi piace, è un po' qui, sogni e fai, ma per forza si ci smai. Vai, ci abbiamo un ballerino, va, vai, vai, vai. Se tu si scoverno, no, se tu fai traverstare, se tu fai traverstare.
Ferrari or Lamborghini? Panda, Fiat Panda. Okay. Pizza or pasta? A me piace la pizza perché io sono napoletano, quindi la pizza per me è un pasto importante. La pasta, gli spaghetti, maccheroni, dai, la lasagna, è tutto buono. Tutto buono. Pizza dlatego, że on z Neapolu pochodzi, a ta pizza jest napolitańska właśnie, ta pierwsza. Ale wszystko. Wszystko lubi. Pytanie może nie na miejscu. Juventus czy Milan chciałem zapytać, ale chyba będzie Napoli. Napoli będzie. Juventus, Juventus, Milan? No, io sono tifoso del Napoli. Juventus, Milan, koniec. Kaput. Nie. Jeszcze. Chciałam powiedzieć, że oglądanie meczu w towarzystwie Marko jest przeżyciem wyjątkowym, dlatego że to są takie emocje, że on spada z kanapy na przykład. To są, bardzo się cieszymy, jak on zostaje w Polsce, jak są jakieś mecze i możemy z nim ten mecz oglądać, bo to jest wydarzenie. Zielicki jest jako Napoli, quest'anno Milik se n'è andato, vabbè, Zielicki è rimasto a Napoli, dai. Milik teraz odszedł, ale Zieliński jest cały czas. Tak. No to teraz będą coraz trudniejsze pytania. Mama czy żona? O, mamma o Namolia. Che cosa? Che importante, mamma o... Io penso la mamma è la prima. Mamma ce n'è una sola e basta, non c'è nessuno più. Mamma to jest jedyne słońce, tak powiedział. Tylko mamma, poi nie ma drugi mamma. To chyba zrozumiałe, nie? No i ostatnie pytanie, kuchnia polska czy włoska? I piace. Più stare in Polonia. Cucina Polonia o Italia? Allora, a me piace la cucina polacca, mi piacciono pieroghi, żurek bardzo dobrze e tutte quelle insalate che fate buonissime. Però la cucina italiana è eccezionale, è fantastica. Ale zapomniał, że schabowego lubi. Schabowe bardzo lubi. Con le patate fritte buone. Tak, z ziemniaczkami. Tak. A po niezwykle energicznym występie polsko-włoskiego duetu scenę przejął znany m.in. z występu w Tańcu z Gwiazdami Stefano Terracino, który do Barwic przybył wraz z zespołem. Włoch podtrzymał apenińskie nastroje wśród publiczności prezentującej najpopularniejsze standardy z Italii. Koncertowy dzień Barwic tradycyjnie zakończyła dyskoteka, na którą zaprosił lokalny DJ Rafał Jóźwik.